Dzień dobry, witam państwa w programie O tym się mówi. Piotr Pawłowski. I Anna Wyżykowska. Witam naszego gościa, Krzysztof Plewa, koordynator punktu szczepień powszechnych w Koszeńskiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Dzień dobry, Krzysztof, witaj. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. 6 sierpnia po prawie 4 miesiącach, punkt yy, przestał istnieć. Najważniejsze pytanie brzmi, ile osób udało się zaszczepić? Dokładnie 24 600 kilkadziesiąt osób. Przepraszam, jeszcze trudno te liczby zapamiętać. Tak naprawdę od 19 kwietnia do 6 jakoś chyba wyliczyłem 105 albo 106 dni, odliczając te wszystkie dni wolne, które mieliśmy, a więc niedzielę, i majówki, i Boże ciało i tak dalej, to szczepiliśmy dokładnie 64 albo 5 dni. I wydaje mi się, że w tak krótkim czasie, czyli no nieco ponad 2 miesiące, tak zbijając do w jedną całość 24,5 tysiąca 24600 z groszem to jest ogromna liczba. Patrząc na ogólną liczbę zaszczepionych mieszkańców Koszali na pierwszą i drugą dawką, a to jest 52 tysiące, jeśli dobrze wspominam statystyki, chociaż one każdego dnia się 53 zmieniają. 000, tak. 53 tysiące, tak. Niemal połowa. Tak, a więc połowa została zaszczepiona w hali widowiskowo-sportowej, w tym naszym punkcie powszechnym. A to było oczekiwanie takie, bo no, z, z czymś otwieraliście to, tak? z jakąś e, e, prognozą? Oczekiwanie było takie, że jesteśmy przygotowani warunkami, personelem medycznym i tym, co posiadamy. Organizując to tak naprawdę w kilka dni, bo punkt został zorganizowany w 4-5 dni, to byliśmy przygotowani na mniej więcej 600-700 szczepień dziennie i tak mniej więcej to zrealizowaliśmy. Jasne, początki były 400-500, nasz rekord to 5, 740 osób jednego dnia. To wtedy szczepiliśmy na 4 boksy, dwuosobowe zespoły. Moim zdaniem udało się, chociaż wiadomo, że ta, ten okres wakacyjny i ta końcówka naszej działalności nieco spowolniła i te statystyki, i w ogóle szczepienia. Opowiedzmy o całej organizacji, a potem o całym procesie, jak to przebiegało. Czyli od przygotowania hali poprzez to, ile osób pracowało tam i jak przebiegały szczepienia. Z pewnością, najpierw był gorący pomysł wśród włodarzy i województwa, i miasta, i samorządu. No, i potem tak naprawdę szybkie działanie. Udało się skompletować zespół ponad 50 medyków, około 10 osób administracji. Wiele organizacji pomagało. Od Urzędu Miejskiego po zarządzanie kryzysowe, po ósmy koszaliński pułk przeciwlotniczy, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, pracowników polikliniki, medyków polikliniki, a więc każdy dorzucił coś od siebie. Zorganizowaliśmy wszystko, co jest niezbędne i potrzebne do tego, żeby uruchomić te, te, ten, ten punkt. No i zaczęliśmy działać. Tak to w wielkim skrócie wyglądało. Chociaż ci... łatwo teraz się mówi, ale naprawdę czasu było bardzo mało, a, a roboty bardzo dużo. A pracy ale dużo. czy były takie momenty, takie sytuacje, które były jakieś bardziej dramatyczne, czy wymagały interwencji lekarzy, coś takiego się działo, że musieliście szybko natychmiast, bo na wadze było życie człowieka? Nie, takich sytuacji spektakularnych, widowiskowych, tak, na szczęście nie było. One się tak jak ja mam kontakt do dzisiaj z koleżankami, kolegami z innych punktów szczepień, z innych miast. Natomiast takich sytuacji naprawdę było bardzo mało u nich nawet, u nas praktycznie w ogóle. Jeżeli przyjmiemy, że utrata przytomności na widok igły to jest coś spektakular spektakularnego, to tak oczywiście, ale to są sytuacje bardzo często związane z samym szczepieniem, ze stresem, bo na przykład młodzi pacjenci 12+, chociażby, których szczepiliśmy u siebie w punkcie, też tak reagowali. Wtedy, wtedy szczepiliśmy na leżąco, wtedy też tam lekarz używał argumentu, do tego, żeby nieco złagodzić tę sytuację, nie, nie mieliśmy na szczęście wielkich jakichś interwencji, że trzeba było wzywać pogotowie ratunkowe tak, albo pacjent nasz został przewieziony do szpitala. Na szczęście tutaj było wszystko dobrze. A jak było z przyjmowaniem drugiej dawki? No bo wiadomo, yy, chodziły takie głosy, że pierwsza dawka tak, ale druga trochę nieco się w kraju rozmyła, bo ludzie zaczęli wyjeżdżać na wakacje, zapominać itd, i tak dalej. Jak było tutaj? E, do końca czerwca, więc do momentu, kiedy była zasada, że jeżeli przyjęło się pierwszą dawkę, w jednym punkcie szczepień i drugą dawkę w, drugim w tym samym punkcie szczepień, to w miarę było wszystko w porządku, czasami przeciwwskazaniem były na przykład zwykłe przeziębienia. Wtedy pacjenta, pacjentowi przesuwało się taki termin, powiedzmy o 7 dni o dwa tygodnie, w zależności od tego, jak lekarz ocenił na ile to jest groźne, na przykład ta infekcja. Później kiedy pojawiła się już ta możliwość ogólnopolsko, żeby. Można było zaszczepić się w obojętnie, dowolnym jakim, dowolnym punkcie szczepień. Wtedy i u nas mniej więcej kilkunastu pacjentów dziennie na 300, na 400 faktycznie przenosiło to szczepienie. W skali 24 600 szczepień myślę, że było to około, ja wiem, 300-400 takich osób, które faktycznie przeniosło swoje szczepienie do innego punktu. Kiedy nastąpił spadek szczepień? To był dostrzegalny moment? Kiedy na dobre ruszyły wakacje, czyli mniej więcej 10-15 lipca, bo tak bardzo fajnie widać to w naszych statystykach, kiedy początek lipca był 400 pacjentów, 350, za chwilę 300 i nawet był taki moment, że mieliśmy tylko zapisanych i 30-40 pacjentów dziennie, wtedy wydzwanialiśmy ich i prosiliśmy o możliwość przesunięcia tego terminu na na przykład na następny dzień albo dwa dni później, tak żeby jednego dnia na przykład zaszczepić już 100, 150, 200 pacjentów. To jest też związane z kosztami, jakie ponosiliśmy w Hali, tak, no bo wiadomo, że, że panie, które sprzątały, dezynfekcja, no przy tym reżimie pamiętajmy, że cały czas jednak jest pandemia, więc... My tych wszystkich obostrzeń staraliśmy się dochować, a więc, żeby na przykład nie uruchamiać hali dla 30-40 pacjentów, ściągać personelu medycznego i właśnie przeprowadzać wspomnianej dezynfekcji, to, to, to zdarzało się tak, że, że dwa czy trzy razy przerzucaliśmy pacjentów na następny dzień. Mhm. A powiedz nam troszkę o samych szczepionkach. Jakiego rodzaju mieliście szczepionki? Czy to się zmieniało? Mhm. I najwięcej koszalni wyszczepionych, Którą firmą? Odpowiedź na pierwsze i drugie pytanie brzmi Pfizer. Przede wszystkim w 85-90% no szczepiliśmy preparatem Pfizera dwudawkowym. Mieliśmy również preparat moderny, um, około ja wiem, 2-2,5 tysiąca tego preparatu, tych dawek mieliśmy. I szczepiliśmy również jednodawkowym preparatem Johnson, co łatwe też nie było, dlatego że od początku te preparaty były dedykowane dla mobilnych punktów szczepień, czyli dla samochodu, żeby dojechał do pacjenta do domu, który z różnych przyczyn zdrowotnych nie mógł sam dojechać do przychodni. Nam jakoś udało się tego Johnsona tutaj do siebie ściągnąć i, i ym, kilka tysięcy osób też zaszczepiliśmy właśnie tym preparatem jednodawkowym. A jakie były preferencje? Czy ludzie przychodzili i mówili, tym chce, tym nie chce? Trochę był koncert życzeń. Jasne, wynikało to z tego, że pojawiały się różne informacje ze świata naukowego, ze świata medycyny, tak, że pojawia się, czy na przykład zakrzepica, o której przecież już cały świat mówi, no ale wiadomo, że każdego dnia pojawiały się również odpowiedzi na nurtujące nas pytania i zawsze odpowiadaliśmy pacjentom w ten sposób, jeżeli ma Pan, Pani wątpliwości, proszę porozmawiać z lekarzem rodzinnym, proszę skonsultować się z alergologiem, bo na przykład są jakieś być może wątpliwości przeciwwskazania natury zdrowotnej, więc wtedy staraliśmy się tego pacjenta zaopiekować tak, żeby on też był przed samym szczepieniem spokojny, i w większości sytuacji udało się przekonać. Jasne, że mieliśmy też pacjentów na przykład z uczuleniami, tak? Na jakiś lek, na penicylinę, albo ktoś był uczulony na, na, na jakieś owady, więc mm. wtedy też byliśmy oczywiście na to przygotowani. Wszystko, co, co jest niezbędne, by ratować życie. Na szczęście nie trzeba było tego używać, ale wszystko na miejscu mieliśmy, więc lekarze, ratownicy, którzy też dyżurowali właśnie w takich sytuacjach, byli na to przygotowani. Generalnie udawało się. Się. Tu mówimy o takiej pewnej narracji czasowej. Mówimy o kwietniu, e, wybucha fala, jest mnóstwo szczepień, potem wakacje. A potem pojawił się moment, kiedy antyszczepionkowcy atakują punkty. Mm -hmm. Co u was się działo? Do naszego punktu w hali widowiskowo-sportowej na szczęście nie zdążyli dotrzeć i nie mieliśmy, nie mieliśmy jakichś kłopotów z nimi związanych. Już pod sam koniec działalności naszego punktu coraz częściej odwiedzała nas policja, chociażby, żeby sprawdzić, czy mamy monitoring, tak? jaka agencja ochrony u nas się pojawia, w jakim stopniu żołnierze się spisują. Tak? No bo to są takie ważne rzeczy. No właśnie, e... bo pomagali wam żołnierze, to ważne. Tak, no ósmy koszaliński pułk przeciwlotniczy codziennie 16 żołnierzy, dzieląc się na pół, Ośmiu, ośmiu ludzi, no tak naprawdę myślę, że... 50-60% tej dobrej roboty wykonanej w punkcie to właśnie panowie i panie w mundurach. No ale jest wrażenie, panie. kiedy wchodzi na szczepienie i wita mundur. Oczywiście, mundur też trochę taki można było taki nieco respekt poczuć, tak? A więc jak tam ktoś wydał grzecznie polecenie, tu proszę usiąść, proszę wypełnić ankietę, imię mnie nazwisko, proszę zdezynfekować ręce, tak? Jakieś takie proste rzeczy, które obowiązywały w naszym punkcie, to wszystko się ładnie udało. Wracając do antyszczepionkowców, mieliśmy raz spotkanie z nimi. Szczepiąc w połowie lipca przy amfiteatrze. Tam ponad 230 pacjentów zaszczepiliśmy i pojawiła się grupka osób. No i na początku dyskusja była bardzo w porządku, merytoryczna, ale później już no poszły wyzwiska. Nie będę cytował, nie będę powtarzał, bo to nie czas i miejsce mało przyjemne. Zostaliśmy obrzuceni no, nazwiskami i hasłami największych zbrodniarzy na tym świecie, więc można sobie tylko wyobrazić. Skończyło się tak, że poprosiliśmy o interwencję policję i to było na szczęście tylko jedno spotkanie z antyszczepionkowcami. Życzę takich spotkań jak najmniej. Jakie były emocje wśród ludzi właśnie od tego kwietnia? No bo wiemy wszyscy, że czekali, czy znaczy wszyscy większość czekała na te szczepionki z ogromną niecierpliwością i najpierw zaczęło się szczepienie ze względu na wiek. Potem ten wiek był coraz niższy. Z jakimi emocjami przychodzili ludzie i jak te emocje się zmieniały w czasie? I te pokoleniowość też u nas dało się zauważyć, mm -hmm. bo kwiecień to byli pacjenci 60, 70+, plus. super, no bo też o to chodziło, od tych pacjentów zaczynaliśmy i później oczywiście nastąpiła taka Wymiana pokoleniowa, emocje przeróżne. 98% niesamowitych reakcji. Włącznie z tym, że, że zdarzyło się, że pacjentka nam upiekła ciasto, tak, albo no, no takie piękne, wiecie, gesty, bo, bo co by nie powiedzieć, myśmy pracowali po kilkanaście godzin dziennie od poniedziałku do soboty. Później te soboty już e, skracaliśmy i potem już nie szczepiliśmy. E, w większości sytuacji e, naprawdę bardzo pozytywnie, ludzie się cieszyli, że w końcu, tak, że teraz już jestem bezpieczny, później przed wakacjami e, pojawił się argument, bo wak Mm -hmm. tak? I albo i wyjazdy, albo na przykład y, też argumenty, bo na przykład we wrześniu rozpoczyna się y, rok szkolny i chce zabezpieczyć dzieci. Y, ale oczywiście byli też pacjenci, którzy nie do końca byli przekonani, no, no bo mnie szef zmusza, tak, takie się mm -hmm. pojawiały argumenty, tak. Albo rodzina naciska, ale na przykład ostatnio była piękna sytuacja, kiedy mąż nam mówił, żonę mówi: słuchaj, tam już jest prawie pusto na hali, a więc możesz przyjść, no będziemy bezpieczni, mamy już tam po 60 lat, i pani była Szczęśliwa i, i na koniec wymienialiśmy się tymi emocjami, wiecie, bo nawet sobie czasami żartowaliśmy, że u nas szczepionki kosztują. No i pacjenci się pytają ile. Ja no to podpowiadaliśmy dwa uśmiechy na przykład, tak dobra energia albo dobre słowo. Więc y, y, ten kontakt z pacjentami, wiecie, nam też tego brakowało w momencie, gdy byliśmy pozamykani w domach. Więc spotkanie z ludźmi, dla, e, chociażby dla samych medyków, którzy pracowali do tej pory w skafandrach, w kombinezonach, e, e, można było spotkać tym cudownych mieszkańców Koszalina, powiatu i okolicznych powiatów. To naprawdę były niezwykłe emocje i niezwykłe reakcje. Krzysztof, ta koordynacja tego punktu jakim była dla Ciebie doświadczeniem? No, wielokrotnie spotykaliśmy się z Tobą jako przedstawicielem hospicjum w Koszelnie, tu wystąpiłeś w roli pokrewnej, ale jednak innej. Jaki to był dla Ciebie czas? Bardzo wyjątkowy. Ja tak, kiedy otrzymałem tę propozycję, żeby podjąć to wyzwanie, to miałem taką myśl, że nie podchodzę do tego jako do pracy, tylko stwierdziłem, że mam misję do zrobienia. Jakkolwiek to nie brzmi, naprawdę tak pomyślałem, że, że mamy misję. Jesteśmy w takim punkcie historii na świecie, że jeżeli ja otrzymuję taką szansę, no to nawet pomyślałem sobie, nie mając wielkiego doświadczenia stricte ze szczepieniami, tak? no, ale doświadczenia hospicyjne w zarządzaniu, w służbie zdrowia, Cudowna Wielka Orkiestra Świątocznej Pomocy, no czy właśnie, inne są, działania, tak. tak moje stricte zawodowe, medialne i tak dalej, stwierdziłem, że to jest na tyle duże doświadczenie, że mogę się podjąć. I pomyślałem sobie tak: nawet jeżeli potknie mi się noga, słuchajcie. To będzie to moje doświadczenie. Na szczęście, nawet kiedy miałem wątpliwości, bez problemu można było zadzwonić czy do Narodowego Funduszu Zdrowia, czy do Ministerstwa Zdrowia, czy do innych koordynatorów punktów szczepień i zapytać, słuchajcie, jak tutaj sobie radziliście, co, co w tej sytuacji i tak dalej. Zawodziły proste rzeczy. Brak internetu, zawieszenie się serwerów programu gabinet.gov.pl albo e rejestracja to są proste, proste rzeczy. Albo na przykład, kiedy były deszcze i burze, Mieliśmy jedną taką sytuację, kiedy mimo, że w historii hali to się nie wydarzyło, to nie było prądu tak? i wtedy trzeba było działać i wiadomo, że lodówka, w niej szczepionki i temperaturę utrzymać. Jasne, nie było problemu 10-15 minut, straż pożarna, agregat, to wszystko się udawało, więc procedury mieliśmy opracowane. I byliśmy przygotowani na każdy scenariusz, więc pomyślałem, czemu nie. Trzeba było skompletować zespół. On w większości był skompletowany przez Urząd Miasta i Koszalińską Poliklinikę i, i każdego, kto znał medyków, tak wiedział, że, że mogą pracować. E, łatwo nie było, bo pamiętajcie Państwo, że byliśmy po okresie pandemii, a więc sami medycy byli wykończeni bliskoroczną pracą w skafandrach, w kombinezonach, e, e, kiedy byli co chwilę testowani przeciwko COVID. E, to, to był bardzo. Zmęczony personel, udało się go skompletować i udało się ustalić zasady współpracy. E, jasne pewnie mieszkańcy, którzy teraz nas oglądają, powiedzą, że a kiedy ja przyszłam, no to był bałagan, tak, albo, albo była długa kolejka, i takie rzeczy się zdarzały, tak? Bo jeżeli na przykład nie mamy dostępu do internetu, no to musi minąć te 5-10 minut, zanim przejdziemy na to szczepienie ręczne, papierowe, tak. E, różne były sytuacje, na przykład kiedy e, jakieś dziecko traciło przytomność, a lekarz przyjmował w tym czasie pacjentów, no to trzeba było przerwać przyjmowanie pacjentów i podjąć interwencję e, pomocy temu dziecku, czy na przykład do Rosłemu pacjentowi, więc takie sytuacje też się zdarzały, ale no, zupełnie naturalne i tutaj wyrozumiałość mieszkańców i, i ta empatia naprawdę się pojawiała, więc nie było kłopotów. A z żadnego. całymi szczepionkami mm -hmm. powiedzieć, jak to jest? Bo powstało cała masa rozmaitych przekłamań, że, e, były, że, że były niewykorzystane. Nie mówię o koszalnie tylko w skali kraju, że były niewykorzystane, że za dużo, potem za mało i tak dalej. Jak sobie radziliście z tymi szczepionkami? Przy, biorąc pod uwagę, że to jest tyle ludzi, takie miejsce jeszcze różne firmy? Oczywiście te schematy też są opracowane przez RARSA, więc rządową Agencję e, e, Rezerw Strategicznych, mm -hmm. przepraszam, rządową Agencję Rezerw Strategicznych, która zaopatrywała nas w szczepionki. E, no i za pośrednictwem ich systemów informatycznych zamawialiśmy te szczepionki wspólnie z Koszańską polikliniką. E, to z jednej strony było bardzo proste, bo jeżeli mamy pierwszego dnia 400 pacjentów, to po 30 dniach wyznaczamy im drugą dawkę i dokładnie po 30 dniach już jak gdyby automat. System System działał. E, jasne, że i u nas się straty zdarzały, bo, bo to były prozaiczne rzeczy. Szczepionka wypadła tak podczas, na przykład transportu, albo były rozpuszczane i fiolka. Takie rzeczy są wszędzie i, e, i jak gdyby e, to jest zupełnie naturalne, więc i u nas e, straty się e, zdarzały. Wokół szczepionek pojawiły się, pojawiały się i cały czas się pojawiają różnego rodzaju teorie, tak, słynne chipy. Ja tak sobie pomyślałem, ponieważ są preparaty e, już rozpuszczone, albo te, które trzeba rozpuścić, to ktoś, kto nabiera i ten preparat to musi trafić tak, żeby tylko jednego tego chipa wyciągnąć, Aha, tak? No bo jak nie, wyciągnie trzy, to, to też tych pozostałych, tak, metoda, tak sobie żartujemy żeby, oczywiście, żeby, Ale żeby to kiełznać to jest humor, bo nie da się inaczej. No nie da się inaczej. Trudno dyskutować z różnego rodzaju argumentami, które czytamy w mediach społecznościowych. Umówmy się, że to nie jest zbyt dobre źródło wiedzy. Jeżeli mam wątpliwości, Proszę, porozmawiajcie Państwo z lekarzem, albo lepiej skorzystajmy z zasobów internetu, naprawdę tam fachowa wiedza oparta o badania. Często słyszy się, że, że te szczepienia to jest eksperyment, ale jeżeli na przykład firma Pfizer, tak? zanim ten lek został dopuszczony przez Europejską Agencję Leków, ja nie jestem fachowcem, nie jestem medykiem, ale powtarzam, po kolegach, wiedzę, tak? kolegach lekarzach no to trzeba było przebadać 43 tysięcy pacjentów, więc ta liczba nam nie robi wrażenie. I wychodzę, słuchajcie, krótko już kończąc temat z samych kontrowersji. Jeżeli komukolwiek mamy zaufać, zaufajmy nauce, bo ona jeszcze nigdy w życiu nas nie zawiodła. I jak, tak do tego podchodzę. A jak wyglądały rozmowy takie prywatne? No bo wie, wiemy dla nas wszystkich ta pandemia i to, co się działo i to, że nie wiedzieliśmy bardzo dużo, same znaki zapytania. Dla nas wszystkich to było spore obciążenie. I dyskutowaliśmy w domach, i dyskutowaliśmy z kolegami z pracy i tak dalej, tak dalej. A jak to wyglądało w Twoim przypadku? Czy było tak, że wracałeś ze Szczepień wieczorem do domu, żeby odpocząć, a tu telefon za telefonem słuchaj, powiedz, Krzysiu, jak to tam mm -hmm. jest i czy warto, czy nie warto. Eee, odpowiedź na pytanie, czy warto, zawsze odpowiadałem bardzo krótko: warto dla zdrowia i dla życia. To jest moim zdaniem chyba najważniejsze w tym wszystkim. Eee, nie wiem, czy Wy doświadczyliście, ale przepraszam, doświadczyliście, bo mamy wspólnych znajomych, których dzisiaj nie ma razem z nami fizycznie. Albo no. takich, którzy przeżyli, ale niestety będą jeszcze długo się leczyć. I ja mam też znam też kolegów medyków, z którymi współpracuję w hospicjum, którzy do dzisiaj, chodząc po schodach, mają ogromny trud, tak, żeby później dojść do siebie. Dyskutujemy na, na tematy zupełnie nam Zdrowym, oczywiste. Ja, ja nie umiem dyskutować z jakimiś przedziwnymi argumentami, o których wcześniej mm -hmm. rozmawialiśmy, ale. Um... Były pytania, była krótka odpowiedź. Warto dla życia i dla zdrowia. Moja cała rodzina jest zaszczepiona, większość moich przyjaciół, znajomych em, jest zaszczepionych, e, i tutaj nie było wątpliwości. Kiedy pojawiają się wątpliwości, staram się też dyskutować ale, e, i rozmawiać. Ale tam, gdzie się nie da, bo argumenty nie trafiają, to ja też na siłę nie przekonuję, bo też e, chyba nie do końca to jest moja rola. Tak jak gdyby, wiecie, punkt szczepień, kilkanaście godzin, jeszcze trzeba chwilę znaleźć, żeby odpocząć, e, ale udawało się w większości sytuacji. No i te 24 600 to chyba imponująca liczba. Jakbyś miał porównać nas przed pandemii, nas z samego początku, jak to y, ta informacja na nas runęła i nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak to się będzie rozwijało, i nas teraz, jak sobie poradziliśmy z tym kryzysem? Myślę, że w miarę dobrze. Chociaż trochę zapominamy z tyłu głowy o tym, że cały czas pandemia trwa. I kiedy ja na przykład robię zakupy, a staram się to robić albo bardzo wczesną porą, albo wieczorową, żeby mieć jak najmniej kontaktu z ludźmi, to niestety w tych marketach czy nawet osiedlowych sklepach pojawiają się ludzie bez masek, nie dezynfekują rąk. Pamiętajmy, proszę Państwa o tym, że ta higiena i to bezpieczeństwo, i z tyłu głowy ta myśl, że pandemia istnieje, ona musi cały czas w nas być, bo to, że jesteśmy zaszczepieni to nas ochroni tylko i wyłącznie przed najgorszymi skutkami choroby, ale nie ochroni nas przed samym zakażeniem. Ale pamiętajmy, pamiętajmy. że wciąż można się zaszczepić. Są Oczywiście, że na tak. Jest Oczywiście. 11. Koszalińskie przychodnie, chociażby wspomnieć poliklinikę MSWiA, przychodnia na Lelewela, panaceum Sanatus. Mógłbym wymieniać, tak? Nie wiem, czy mogę z nazwy, ale, ale pacjenci też o to pytają, więc warto, proszę Państwa, zajrzeć na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, Oddział Szczecina, więc NFZ Szczecin.pl i tam jest lista punktów. Koszalin, okolice, są numery telefonów do koordynatorów, do punktów szczepień, można się bez problemu zarejestrować i zapisać. I wciąż warto powtarzać, że nie ma innej alternatywy dzisiaj nie ma. przed ochroną. Nie ma. Nic innego do tej pory nie wymyślono. Na szczęście świat medycyny, świat nauki w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo poszedł do przodu, więc ja mam stuprocentowe zaufanie do medyków. Jasne, że ktoś powie, że są skutki uboczne, ale najprostszy lek przeciwbólowy, nawet najprostszy, codzienna witamina, którą jemy, też ma skutki uboczne. No tak ten świat wygląda. E, więc y, ja osobiście powiem tak, dla zdrowia i dla życia warto się szczepić. I na koniec jeszcze bardzo krótko, jak myślisz, co się będzie działo od jesieni? Nie wiem, wiecie, ani wy, ani ja nie mamy tutaj kuli, nie Ale mamy na takich co zdolności. Nie będę przygotowani twoje Ja jestem, może być ja jestem przerażony, ja jestem przerażony. Szczerze powiem i znowu powtarzam po kolegach lekarzach, ratownikach, pielęgniarkach, jesteśmy wszyscy przerażeni tym, co może się wydarzyć jesienią. Bardzo się boję i chciałbym się pomylić w tym momencie. Znowu powiem po moich kolegach lekarzach, chcę się mylić. Hmm. Oby tak było. Krzysztof, bardzo dziękujemy. Krzysztof Plewa, koordynator punktu szczepień powszechnych, który funkcjonował w koszańskiej hali widowiskowo-sportowej. Krzysztof, bardzo dziękujemy Krótkie za spotkanie. Krótkie zdanie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w ten projekt. W krótkim czasie, w 105 dni, uważam, że zrobiliśmy coś niezwykłego, coś ważnego dla życia i zdrowia mieszkańców Koszalina. Kochani, bardzo dziękuję. Ja myślę, że podziękowanie także Tobie się należą. Dzięki wielkie, dzięki za spotkanie rozmowę. Żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.